Siemano, dzisiaj trochę się też ISO zajmę, ale tylko odrobinę, bo spróbuję zaprogramować pilota od centralnego zamka. Zobaczymy, czy mi się uda. No i tutaj zabiorę się właśnie pomału za demontaż pompy wody, paska. I od razu rozrząd zmieniam. Przy okazji mam już filtr. Nie polski, ale też dobry. Na olej do niedzieli czekam. Wodę demineralizowaną też mam. I lecę z robotą. A, tutaj już poprawione. To jak coś. No jeszcze odpowietrzyć raz trzeba będzie układ hamulcowy, tak na wszelki wypadek. I mam wciągniętą michę. No i tutaj tak, nie wiem, czy to akurat na kamerze będzie widać, ale o, coś pływa i się świecą takie opiłki drobne. No jest jakiś opiłków, to im się nie przejmujemy, tam w rogu to jest, o tutaj stąd czy szczelki, jakby dystans czy coś. No ale tam trochę pływa tego. Ale miska oryginalna. Oryginalna miska. A jak od spodu wygląda? Pewnie sobie leży. Trzeba to wymyć będzie. Tłuste całe. No, od spodu wygląda tak. Smok, no to coś tam jest na tym smoku. Tak to wygląda. Tu już przetarta, widzę. Na wałku przetarcie jest. No i tu mamy rozrząd, do którego muszę się dostać. I niestety utknąłem na demontażu właśnie tego koła pasowego. Dokładnie odkręcenie tej śruby w kole. I chyba skończy się to tak, że pożyczę klucz udarowy. A jeżeli nie, to się wkuźwię i sobie kupię, kurde, samemu. Wyłożę te, nie wiem, 1000 zł, 800 zł. I już idę do domu patrzeć, kurde, coś, może coś akurat znajdę. Tak, właśnie tak. Później ktoś przyjedzie, może to mi pomoże i może ruszy. Jak nie ruszy, no to kurde, zamawiam. No to sobota dzisiaj, no to zamawiam, jutro od razu klucz, tyle. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest poniedziałek i tutaj zacząłem już, spuściłem olej, jak widać, ze skrzyni, wypompowałem go górą sobie, podkręcałem tutaj te przeguby, nie? Mam kupione, już wam pokazuję, mam kupione nowe przegubki, gdzie tej osłony przegubów, tutaj mam do pompy wody te opaski naciskowe i w sumie nic się więcej tutaj nie działo. Czekam na udar zamówiłem, miało być 800-1000, wyszło 1300 do volta, ale myślę, że będzie służył i służył, więc jak mam kupować za 800 czy za 700, no to czy nawet za mniej, za 400, to lepiej dołożyć i żeby to było i było, nie? Tym bardziej, że to się przyda na pewno. No i czekam, jutro przyjdzie i będę tam walczył z tym wszystkim. I nic więcej w sumie się tu nie zmieniło. Trochę sprzątnąłem stół i tyle. I dzisiaj chyba na tym też skończę. Bo mi zostało odpowietrzyć jeszcze raz układ hamulcowy, tak dla pewności,
wymiana, znaczy płukanie, wodę demineralizowaną układu chłodzenia, wlanie płynu, wymiana oleju, wlanie oleju, który będę miał we wtorek, zdaje się, czyli jutro. I no i tutaj wymienić te osłony przegubów. Zamówiłem jeszcze uszczelkę miski olejowej i pokrywy rozrządu. I chyba tyle. No i pozakładać tę pompę wody i tam te wszystkie, wiadomo, sprzęt nie cały silnika. A na koniec przegląd robimy. Nie mam tutaj kartki, ale wam pokażę, na pewno będzie to dostępne publicznie. Taka karta właśnie, żebyście mogli sobie sprawdzić przed wyjazdem, na przykład stan auta, wszystkich płynów i tak dalej, wszystko jest wypisane, oświetlenie całe. Tutaj wiem, że pozycji nie ma jednej, kierunków z boku dwóch, z tyłu stopu nie ma jednego i chyba tyle, ale to wszystko będę sprawdzał i tak. No i na razie tyle. Czekam do jutra. Mam uszczelkę. Mam tutaj uszczelkę tą płynną, czy jak tam zwał to, nie? Ten silikon. Mam DeWalta. I zobaczymy, czy tym odkręcę tą śrubę od tego, od koła. No. Od sprzętu. I jak widać, bez problemu. Na drugim trybie. Dosłownie 2 sekundy, nie wiem, czy trzymałem. Poszło pięknie. Tak ma być. I rozrząd mam zdjęty. Zakładam nowy. I zabieram się pomału za składanie. Może jeszcze akurat do północy pogarniam trochę. Śruby wszystkie od strzała odchodziły pneumatem. A czy się udarem. I mamy coś takiego. Rozpięte z powrotem. Amortyzator i drążek kierowniczy, rozrząd założony, lecz niestety ten napinacz był popękany, gdzie on jest tutaj, pierdykany był, popękany albo po prostu gdzieś tam na rancie tylko pęknięty i odpadło. Nawet nie zdążyłem dotknąć, jak już to samo porozpadało się, to strzeliło gdzieś. Tylko to zjąłem, zawleczkę i reszta sama poleciała. Gdzieś tam, nie wiadomo nawet gdzie, w kanał chyba. I trzeba będzie zamówić po prostu napinacz. No ten jakiś był chyba lekko strzelony już. Trochę wyślizgany. Chyba, że on taki ma mieć, rowki, nie wiem. Nie widziałem oryginalnego, nowego napinacza. Tu umyte wszystko. Ta pokrywa, która jest gdzieś tutaj, też umyta, wszystkie krawędzie. I wziąłem się właśnie za wymianę, tutaj podniosłem trochę, za wymianę tych osłon przegubów. Hop. Za wymianę tych osłon właśnie przegubów. No i działam, tutaj trzeba ściągnąć ten przegub, nie, z łożyskami i później wybić łożysko razem z tą gumą. Czy ściągnąć raczej ściągaczem jakimś, będziemy działać. I mamy dzień kolejny. Nie wiem, na czym skończyłem, ale mam gumę lewego przegubu na obejmę, ponieważ ta właśnie lewa, no to jest ogólnie stara, nie? To ona wygląda tak samo, a prawa wygląda w ten sposób, że ją się wkłada tutaj i robi jako uszczelka od razu w tym mocowaniu, a tutaj trzeba na obejmę ją zacisnąć się na górze. No, taki mały update'cik. Baterię mam tego i będę teraz, przywiozłem jeszcze taki przeznaczony do wywalenia ściągacz. No i spróbuję to łożysko zbić. A to mam nadzieję, że jest dobre. No, to jest dobre. To jeszcze zostanie. Natomiast to oj, nawet nie przekręcę. No, więc to zostaje jak coś. I połowa wyleciała, odkręcona, tu ładnie wychodzi, wszystko założone, łożysko wbite, trochę pomajsterkowałem, pokminiłem, złożyłem taki zestaw,
Dosadka jeszcze na to i dobiłem. Można? Można. Dobra, zabieram się za montaż półosi i drugą uzbrojam w gumę. Która jest gdzieś, o, tu. No, na dzisiaj tyle roboty założone. Poskręcane już tutaj, tylko założyć koło. Przed tym jeszcze odpowietrzyć raz. No i tutaj też złożone wszystko do kupy. I czeka, aż wyczyszczę podmiskę olejową, tutaj całe te. I najpierw chyba miskę założę, później półoś, żeby mieć łatwiej tutaj manewrować tym wszystkim. No, tak się zrobi. A tym ściągaczem to dupa. Nie ściąga, nie wyjąłem półoś, kurde, od razu. Najpierw nadciąć musiałem, później młotkiem wyszło. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.